Kto zdobędzie koronę króla strzelców Fortuna Pierwsza Liga? Myślę, że jeden z bardziej ambitnych zawodników w naszym zespole, Angel Rodado. A myślałem, że ty. A możemy mieć po tyle samo bramek, czemu nie? Ile klubów piłkarskich zaliczyłeś w czasie swojej kariery? Z tego co pamiętam, to 5. No dobrze, a w takim razie w którym klubie będziesz, widzisz się za 5 lat? Ciężko powiedzieć, ale na dzień dzisiejszy nie wyobrażam sobie, że to był inny klub niż Wisła Kraków. Jaki mecz wspominasz najlepiej? Chyba najlepiej wspominam mecze z Podbeskidziem, bo w tamtym sezonie miałem bardzo fajny mecz z nimi, właśnie bramka asysta, a pamiętam w Ekstraklasie również 3-0 wygraliśmy i ten mecz, więc myślę, że te mecze z Podbeskidziem. Któremu klubowi kibicują kartuzy, czyli mieszkańcy twojego rodzinnego miasta? Kurczę, duża część tego miasta to moja rodzina, więc jestem pewny, że to właśnie Wisła Kraków. Uzupełnij. Fortuna Pierwsza Liga to? To jest zbiór wielu talentów, wielu młodych, świetnych zawodów. Bardzo perspektywiczna liga jak dla mnie. Najlepszy bramkarz Fortuna Pierwsza Liga? Jestem przekonany, że to któryś z naszych bramkarzy, ale który dokładnie to zobaczymy po sezonie. Od zawsze jesteś związany z rodzinnym Krakowem. No i teraz pytanie, a w przyszłości też zamierzasz być w Krakowie? Czemu nie? Jeśli tak się potoczy kariera, żebym tutaj właśnie był w Wiśle, to jak najbardziej. Myślisz Suzuki, mówisz? Najlepszy sponsor pierwszej ligi.